Siemka, siemka, kochani, no kurde, kochani, ja wam coś powiem, że problemik jest z dojazdem do stanowiska nad jezioro Kusowo. Trochę popadał deszcz i niestety te drogi gruntowe zaczęły być ślizgie, namokły, porobiły się bajora, bagna. I jest ciężko dojechać. Byłem tam w tym starym miejscu. Próbowałem wjechać w stare miejsce, ale dalej się nie udało jechać. Nie ryzykowałem. Jest zbyt grząsko. Wycofałem się. Przyjechałem tutaj zobaczyć, może na tej płyciźnie tutaj coś da radę. No niestety, kochani, nie jest też, jest dosyć ślizgo. Ale jest jeszcze jedna alternatywa, że po prostu dojadę do tego większego bagienka. Zatrzymam się i będę musiał kawałek z buta bać. Bo innej rady niestety nie ma. No niestety, jak sucho jest, pięknie, ładnie, to do Kusowa jest ładny dojazd. Jak trochę popada, klapa. Dobrze, kochani, no to ja już tam coś znajdę i zobaczymy, będziemy wtedy próbować coś złowić, ale najpierw muszę miejsce znaleźć. Widzimy się później, hejka. Siemka, siemka, kochani, witam was ponownie. Niestety teraz jest w innym miejscu, ponieważ jak wam mówiłem, no nie ma dojazdu. Może nie dużo nie pada, tylko tak nieznacznie, smacznie mrzy, ale to i tak starczyło, że niestety nad jezioro Kusowo nie było można dojechać ani z jednej strony, ani z drugiej strony. Chciałem jechać jeszcze nad jezioro z Dobrz, ewentualnie od jeziora Dobrz. No niestety nie znalazłem, także nie wiedziałem, nie będę szukał. Chcę dzisiaj trochę połowić, także alternatywną dzisiaj łowiskiem moim jest, jak za mną tu widzicie, staw Francuz. Dzisiaj połowimy, jak powiedzieć, taki teścik przejdzie. Dobrze, kochani, nie babule, bo szkoda czasu, już tak jestem bardzo spóźniony. A łowić się chce. Nazywam się Tomasz Guzek i zapraszam na weekendowe łowienie. Hejka!
dobrze, kochani. No dobrze, kochani. Ja już tutaj jestem powoli już rozłożony, spławik już jest. Oczywiście tradycyjnie już w wodzie sprawdzam, jak co, gdzie, kiedy. Jak to tam, ten rybostan, gdzie to tam mi spływa. Zanętka się dochodzi. No jestem naprawdę dzisiaj strasznie, strasznie spóźniony. No kurde, no żeby nie było na takie fajne jeziorko dojazdu. Dojazd jest, tylko że po prostu, no nie wiem, no nie utwardzą mnie tego. No po prostu tam taki to jest szut, że jak trochę popada, to jak lodowisko. Jak lodowisko. Nie ma szansy do romansu. Normalnie nie, no nie wiedzie, no nie wiedzie. Próbowałem z jednej, z drugiej strony. Próbowałem od strony do tego Dobrcza, jeziora Dobrz. Nichu, trafiło tutaj na Francuza. Bo tutaj też tak na takim poważnym łowieniu jeszcze nie byłem. Spróbujemy. Dobrze, kochani. W międzyczasie, jak zanętka dojdzie, ja muszę się napić kawki. Także wypiję kawkę, zanętki zrobię kulę, opowiem wam, na co łapię, jakim sprzętem łapię, jaka zanęta. Już nie pokazywałem, jak urabiam, bo wszyscy wiedzą, jak będzie, jak tu się sprawdzi, dam składniki tej zanęty. Dobrze, kochani, a teraz napijemy się kawki. No dobrze, kochani, widzieliście, zanęciłem 10 kul tradycyjnie, 3 razy strzeliłem pinką i czekamy na pierwsze branie. A dzisiaj mogę zdradzić, że dzisiaj łowię trochę na zapomnianą przynętę, na ciasto o smaku czosnku. Jeżeli to nie pomoże, 15 minut czekam, zamieniam na, oczywiście, na co? Na rubisa. Także, kochani, czekamy na pierwsze branie. No kochani, łowię tutaj już z 2,5-3 godzinki. Jakby to powiedzieć, szału nie ma. Jakieś tam brania są, drobna płotka, nic więcej. Widać, że tutaj ten stawik żyje, rybka się spławia i to nieraz i większa. Spróbowałem z systemu Mariana. My wiemy, o co chodzi. Niestety nie było żadnych brań. Brania są niestety takie chimeryczne. Miałem branie i spieprzyłem. O kurde. Nowość. Krąpik, kochani, krąpik. Zanęciłem wszystkim, co miałem. Nic mi nie zostało, jedynie jeszcze chyba dwa razy sobie strzelę pinką i zobaczymy. Trochę pokombinowałem z gruntem. No, ciupkę jest lepiej. Ciupkę go jeszcze obniżyłem. Zobaczymy, jak do zanęceniu. Zobaczcie.
Tak jest. 2-3 bramka, jedna poteczka, chwila spokoju. A o, tutaj macie, na jaki dzisiaj ja łowię zestaw. I zaraz, może po tej stronie teraz, po tej stronie, jaką przynętę użyłem, jakie komponenty. Jeszcze trochę tu posiedzę. I co? No i będę się zwijał. Zobaczymy, co tutaj dzisiaj uzbierałem. No dobrze, kochani, jak już tu widzicie, ja już się spakowałem, na dzisiaj już kończę ten kurde pechowy dzień. Nie łowiłem tam, gdzie chciałem, miałem zestaw zrobiony pod tamte miejsce, miałem zrobione zanętę pod tamto miejsce, no niestety, no wyszło jak wyszło, nie będę ryzykował, samochód popsuć to jednak trochę kosztuje, więc alternatywnie przyjechałem tutaj na ten stawik, na który będę jeździł. Powiem tak, no szału nie było, ponieważ jak już wspomniałem, no miałem zestaw bardzo lekki, jednogramowy, a tu jest głębokość, ja łowiłem na głębokość, na długość bata dziewiątki wyrzutu, nie, ale nie skłamać, 5 metrów miałem, 5 metrów miałem głębokości. Zanęta po prostu mi wchodziła w tą trawę, jest tam lekka trawa, ale idzie łowić. Po prostu się będę musiał uczyć tego łowiska, ten łowisko ma potencjał. To jest jedno takie jeziorko, tam dalej jest drugie. Wszystko jest do sprawdzenia. Dobrze, kochani, miło spędziłem czas, trochę jestem zawiedziony, że nie łowiłem to tam, gdzie chciałem. Ale jakieś tam rybki się złowiło. Zresztą zobaczcie sami. Nie jest tego dużo, ale zawsze jakieś rybki są. Jak to Przemas mówi, ręka rybom. Teraz zważymy. Aby się kochani nie mówili. Gram. Wszystkie rybki w dobrej kondycji wróciły do domku. Także kochani, no cóż ja mam powiedzieć, no było jak było, nie zawsze jest maj. Pogodę jaką mamy, taką mamy. Kurde, no szkoda, że tą drogę, taka droga tam jest. No ale nic, następnym razem będzie
lepiej. A już nad te jeziorko zawitam się nie w ten wtorek, a w następny z maczówką. Dobrze kochani, dzięki, że żeście byli. Sorry, że tak mało rybek, ale niestety siła wyższa. Dzięki, żeście byli. Do zobaczenia za tydzień. Hejka.